Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji może wpłynąć na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, także w zakresie militarnym, pisze portal Wirtualna Polska. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych doniesienia o możliwym wycofaniu wojsk amerykańskich z Polski to dezinformacja, która jest formą nacisku na polskie władze. Portal Wirtualna Polska, powołując się na źródła w Waszyngtonie, poinformował, że przegłosowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji może zmienić amerykańskie plany wojskowe wobec Polski. Za słowami obronności kryje się rozpatrywany na Kapitolu wariant relokacji części wojsk amerykańskich z Polski na inny odcinek flanki wschodniej NATO do Rumunii. Taki scenariusz jest dyskutowany. Wcześniej 5 amerykańskich senatorów ostrzegło Polskę przed konsekwencjami nowelizacji. Zmiany miałyby wpłynąć na relacje biznesowe i gospodarcze obu krajów. Wycofania wojsk z Polski nie obawia się rzecznik rządu Piotr Miller. Żaden sygnał ze strony amerykańskiej, oficjalny czy nieoficjalny, na ten temat do rządu nie wpłynął, nic mi nie wiadomo na ten temat. Doniesienia portalu to próba manipulacji, zauważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To są działania dezinformacyjne, z działaniami tego rodzaju stykamy się również w wielu innych obszarach, w których różne podmioty zewnętrzne czy wewnętrzne próbują wywrzeć wpływ, czy to na kształt polskiego prawa, czy to na sposób działania rządu. I trzeba po prostu bardzo na to uważać. Jak zaznacza, chodzi o wywołanie obawy wśród polskiego społeczeństwa. Sprawa nowelizacji nie może wpłynąć na relacje obu krajów. Sojusznicy wspierają się wzajemnie i gwarantują swoje bezpieczeństwo. My ze Stanami Zjednoczonymi, także z innymi państwami NATO bardzo ściśle w tym zakresie współpracujemy. Wycofanie wojsk USA byłoby niedorzeczne, podkreśla wicerzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Pytanie, czy Amerykanie daliby się za telewizję TVN do tego stopnia pokroić, żeby z największego, teoretycznie najsilniejszego państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej wycofywać swoje wojska. Innego zdania jest PO. Według posła Michała Szczerby gra toczy się o duże pieniądze. Amerykanom strasznie zależy na tym, żeby jednak inwestycji amerykańskich w Polsce nie ruszać. Poseł PSL-u Jarosław Rzepa zauważa, że temat nowelizacji od początku zaostrzał stosunki Stanów Zjednoczonych i Polski, a niesmak już pozostanie. To, co poszło na zewnątrz, już nigdy się nie da odwrócić. Lepiej myślmy, a później działajmy, niż odwrot. Żołnierze USA stacjonują w Polsce w ramach współpracy państw NATO. Pierwsze oddziały pojawiły się w naszym kraju w 2012 roku. W ubiegłym roku USA i Polska ustaliły, że część wojsk, które zostaną wycofane z Niemiec, trafią do nas. Amerykanie od lat zarabiają na dozbrajaniu Polski, mówi politolog profesor Tadeusz Marczak. Amerykanie korzystają na tym. Zapowiedziano ostatnio zakup około 250 czołgów typu Abrams, a transakcja wyniesie ponad 23 miliardy złotych. Wcześniej Polska poinformowała o zakupie 32 amerykańskich myśliwców F-35. Jak zauważa dr Leszek Pietrzak, nowelizacja nie powinna budzić tak dużych kontrowersji, gdyż nie oznacza likwidacji stacji TVN. Zmiany w polskim prawie muszą wynikać z decyzji wyłącznie polskich polityków, podkreśla politolog. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której powstaje takie zasadnicze pytanie, na ile możemy pozwolić sobie na suwerenność. Jak dodaje, potrzebne są zintensyfikowane działania dyplomatyczne, które przeciwdziałać będą dezinformacji i zapobiegną pogorszeniu relacji obu krajów.